150 osób, kobiety i mężczyźni, dołączyło do 133 Cieszyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Po zakończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego przyszedł czas na uroczystą przysięgę wojskową na płycie Cieszyńskiego Rynku. Dla każdego żołnierza, który odbywa 16-dniowe szkolenie podstawowe, to jest na pewno wielkie przeżycie, ważny moment w życiu zarówno, można powiedzieć, już zawodowym po części, tak? Bo żołnierze batalionu w tej chwili będą stali się już pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego, w związku z czym przysięgę wojskową składa się tylko raz i dzisiaj nasi chłopcy, nasze dziewczyny są już z nami jako pełnoprawni żołnierze batalionu. Jak podkreśla dowódca 133 Batalionu Lekkiej Piechoty, tak zwana szesnastka, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe, to dopiero początek. Poznali dopiero podstawy podstaw, jak mówimy. Przed nimi początek całego cyklu szkoleń rotacyjnych, czyli te tak zwane szkolenia weekendowe, na których będą zapoznawali się z dalszymi tajnikami służby wojskowej, służby żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Batalion funkcjonuje w Cieszynie od listopada 2019 roku. Myślę, że staliśmy się już taką integralną częścią ziemi cieszyńskiej i stanowimy nie tylko dla nich, dla niej, dla ziemi cieszyńskiej, jej mieszkańców wsparcie, ale dla mieszkańców całego SRO. To jest wsparcie szpitali. Oczywiście cały czas mamy sytuację covidową, która powoduje, że ten nacisk był położony zwłaszcza od marca roku 2020 do pierwszych miesięcy tego roku. Na szczęście pandemia już osłabła i to nasze zaangażowanie na chwilę obecną nie jest tak znaczące. Możemy wrócić już do zadań naszych szkoleniowych, natomiast tu muszę powiedzieć, że batalion doskonale funkcjonował, jeżeli chodzi o wsparcie głównie tutaj służby zdrowia w trakcie walki z pandemią. Uroczystość na Cieszyńskim Rynku zakończyła się defiladą pododdziałów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.